Zajmujemy się zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Świadczymy usługi klientom w centrach dystrybucyjnych, w fabrykach, w dużych i mniejszych, w firmach budowlanych. Dostarczamy tam pracowników do pracy. Natomiast naszym zadaniem jest znaleźć takich pracowników dla naszych klientów, żeby świadczyli jakość pracy na zadowalającym ich poziomie, a nawet wyżej. Nam zależy na tym, żeby mieli odpowiednie kwalifikacje, umiejętności do wykonywania odpowiedniego zawodu. I to cenią sobie nasi klienci. W tej chwili zatrudniamy ponad 260 osób. Jeśli chodzi o przychody, to wynoszą one już w drugim roku prowadzenia działalności ponad 5 milionów złotych z planami na dalszy rozwój. W najbliższych 2 miesiącach otwieramy kolejne nasze placówki. Pozyskaliśmy klientów w Trójmieście, w Białymstoku i w Suwałkach. Rozpoczynamy współpracę z jednym dużym klientem, który ma kilka centrów dystrybucyjnych w Polsce i za granicą. Planujemy wzrost, jeśli chodzi o ilość pracowników, ze wspomnianych 260 do 500 oraz wzrost obrotów o około 10 milionów złotych. Gdyby nie nasza obecność w BNI, no to nas by nie było. Nie poznalibyśmy się z Przemkiem, a z drugiej strony nie moglibyśmy sobie zaufać, gdyby nie było jedno miejsce, jedna organizacja, która skupia przedsiębiorców nastawionych na rozwój. W ostatnim czasie dostałem rekomendację, która zaowocowała biznesem, podpisaniem kontraktu na ponad 2 miliony złotych, ale generalnie największą taką rekomendacją, którą dostałem, takim największym podziękowaniem, no to jest mój wspólnik Radek. BNI to przede wszystkim było miejsce, gdzie ja zacząłem się rozwijać jako ja, Przemek, tak? Jako właściciel. Zacząłem podpatrywać innych przedsiębiorców, zaczęliśmy się wymieniać tymi doświadczeniami i to mi pomogło w ogóle zmienić wyobrażenie. Jestem członkiem 5,5 roku, obserwowałem przeróżne osoby, przeróżne biznesy, jednak jest to miejsce dla osób, które chcą pracować i cały czas się uczyć, rozwijać siebie samego i swoje biznesy. Nie znam takiego miejsca poza BNI, które daje takie możliwości rozwoju.